Спробуємо, може, дабл ресета або трипл. RL Exchange. Широкий вибір предметов до Rocket League oraz wiele метод płatności, в тим Blik oraz PaySafe Card. З кодом EDEC 3% зніжки. Лінк в описі. Вітам вас сердечно в кольоровому відтінку з Rocket League. Дzisiaj przetestujemy sobie Mambę, czyli auto chyba podwalone żywcem z GTA 5. No generalnie wygląda ono bardzo fajnie. Tak naprawdę jestem aż zaskoczony, jak dobrze wygląda. Ale bez przedłużania, oczywiście tutaj kod twórcy polecam wpisać EDEC. Jeżeli ktoś zakupuje ten samochód tak jak ja, po prostu ze blueprinta, ze schematu, no to może wtedy wesprzeć. Ja tutaj już montuję natychmiast i co, jakoś szybko stuningujemy ten samochód, chociaż i tak wygląda już nieźle. No i dobra, po szybkim tuningu wyszło mi coś takiego, żeby to auto było troszeczkę bardziej uniwersalne niż zwykle. Prawdę mówiąc, mega mi się podoba, nie wiem, coś ma w sobie ten samochód. No i czas go przetestować, jak się nim freestyluje. Dobra, gramy na noba, nie żebym obrażał, po prostu tak się przedstawię, ziomek. Jak widzimy, nawet do ścianki nie dojechaliśmy i wyszedł. Dobra, news, może ten nie opuści spotkania tak szybko przynajmniej i da nam coś potestować. Okej, ale nie, no ten samochód naprawdę wygląda... Nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak ładne, nielicencjonowane auto wyszło, przynajmniej moim zdaniem. Mam nadzieję, że będzie przyjemne też do grania. Nie chcę udawać znawcy, ale trochę mi też Shelby'ego ten samochód przypomina, bo to jest chyba generalnie ta wersja z GTA. Ten samochód, co tutaj został podwalony z GTA, czyli Mamba GTA-owska, to była wzorowana chyba właśnie na Shelby'm, ale oczywiście, jeżeli mówię głupoty, to możecie mnie skorygować. Dobra, jakiś pinch może? Bang! Dobra, idealnie siadło. Gości nie miał... No, nie spodziewał się przede wszystkim, że to będzie tak leciało, bo to szybkie chyba było. 112 na godzinę to nie są jakieś przelewki. Dobra, skipnę, żeby nam tutaj nie zrage'ował. Ogólnie to sobie zobaczyłem na szybko, jest to hitbox do minusa. Nie patrzyłem jeszcze, jak leży na samochodzie, to zobaczymy po meczu, ale mam wrażenie, że długi jest ten samochód, tak? W sensie, że może być dłuższy od hitboxa. Ale na razie jest przyjemny, jak widzicie, wchodzą bramki. No i też dźwięku zapomniałem pokazać, to po spotkaniu sobie posłuchamy. Zresztą teraz w grze to też jest chyba nawet ważniejsze, żeby tutaj sprawdzić, jak słychać, no to się zamknę na chwilę. Fajnie brzmi. No, spróbujmy. Może double reseta? Albo triple? Lala, jeli papon! Kurde, takiego czystego jeszcze na odcinku nie strzeliłem, muszę przyznać. Kurde, aż mi się to spodobało. Jejku, ej, to jest dobre, to mi się podoba. On chce chyba jeździć na tury, dobra, wiecie co? Zróbmy tak, że ten jeden mecz polecimy na tury, a potem już na... zagramy po prostu rankeda po sprawdzeniu hitboxa. Ja już jestem zadowolony z tego samochodu pod kątem klipów. Polećmy na... nie wiem, Grand Pincha? Chociaż słaby setup mam. No, bez sensu. Ogólnie mam jakiś mały problem z prowadzeniem piłki tym samochodem, tak jakby z driblingiem, ale to nie wiem, to chyba jakiś jestem walnięty dzisiaj po prostu. Może teraz się uda. Nie, no nie mam boosta tyle, co ja robię. Dobra. Dla odmiany może Musty Double. Okej, siedzi. Ej, w ogóle do wszystkiego mi ten samochód podporządkuje w powietrzu. Natomiast no, naprawdę, coś na ziemi mi się ciężko prowadzi piłkę. Dobra. Ceiling tym razem. Nie, nie siądzie mi Grand Prix jednak. Może ostatnia próba. No nie, no takie dziadostwo, no nie siądzie mi naprawdę. No nie, ten Musty też był tragiczny na ziemi. Dobra, spróbujmy po prostu zdoblować to. Dobra, siedzi idealnie. Nie no, w powietrzu mi się bardzo dobrze gra tym autem, ale na ziemi wręcz przeciwnie. Ale to chyba jeszcze trzeba zaraz posprawdzać więcej rzeczy. Dobra, co do hitboxa, to jak widzimy, no z przodu i z tyłu minimalnie wystaje, z tyłu więcej. Ogólnie w miarę spoko to wygląda. Ale chyba widzę, co jest takim problemem, przez który prawdopodobnie mogą mieć trochę dziwne wrażenia i przez który mi się tak dziwnie jeździło. Otóż to auto jest zwyczajnie wąskie tutaj, tak wygląda przynajmniej, jakby było wąskie. Jak widzicie, ten hitbox wystaje zarówno po lewej, jak i po prawej, co się zwykle nie zdarza w rokecie. I to tak całkowicie poważnie może być przyczyną, dlaczego na ziemi mi się tak dziwnie nim gra, bo kurde, zobaczcie, że tak jakby auto szybko odbija piłkę i to jest takie dziwne. Ej, nie zdarzyłem się, to jest chyba pierwszy samochód, co jest tak wąski względem hitboxa w rokecie. Nie spodziewałem się tego totalnie, ale dobra, lecimy na mecz rankingowy. Oczywiście tryb 1v1, jest początek sezonu, więc niestety na razie nie ma się co pochwalić rangą. No i dobra, mamy przeciwnika Kotask, który jest chyba albo z Ameryki, to chyba już nawet nie jest Pink Araba, to w sensie osoby mieszkającej w Arabii. A nie, dobra, jednak mu spadł całkowicie, no, pewnie miał po prostu alt taba w gierce, nieważne, nic nie gadałem. Spróbujmy mu po prostu nakopać.
Ale okej, okay, chyba 1-0 dla nas? Czy przestrzeliłem? Nie no, idealnie akurat siadło. O, powiedz dziadzie. Okej. Okay. Trochę mnie masz, ale tylko trochę. O, proszę, niech tu będzie boost i proszę, niech nie dostanę demo. Nienawidzę tych zakrętów tutaj, w sensie zakrętów. Tych takich krzywych na ściance, bo auto zwalnia i ciągle się tam demuje tylko. Jak widzicie, nie unikam tego, ale na szczęście unikam tutaj bumpa i strzelam na 2-0. Ale wizualnie w rokecie to chyba seria, to jest moim zdaniem aktualnie top 1 auto. Dobra, jak się dobrze odbije, to spróbuję ataku z powietrza. O nie no, od sufitu się odbiło, to teraz tylko nie stracimy, to będzie cel numer 1. Okej, słaby strzał, znaczy tylko bronimy. On sobie zbiera boosta i zagrywa do defa. Może? Okej, bumpnięty i boost, to jego zgarniamy. Spróbuję to jakoś tak zagrać, żeby go skontrować. Co, jego boosta zużyłem, ale tutaj mam na szczęście zapasową setę. Niewygodna piłka, on też nam zagrał niewygodnie. Ale nie ma przyspieszenia. Do teraz nie miał. Teraz ja nie mam. Ale chyba 3-0 będzie. Okej, dobra, jest 3-0, udało się strzelić. Okej, powolne wznowienie. Jakiś tutaj lekki touch, no i... Ej, on to obronił, ej, to było przecież całe już w bramce chyba. Byłem przekonany, że już tego nie ma, ziomek. No to taka niespodzianka. Demo? Okej, udało się. Ja to kopię w bramkę, żeby nie mógł boosta nawet zebrać. A nawet nie zdążył poza tym. Idealnie. Dobra, wznowienie wygrane. Demo uniknięte i 5-0. No nie no, widocznie tutaj zły dzień ma nasz przeciwnik, złą nogą stał. Chyba, że jeszcze przegram to spotkanie i ja wyjdę na lamusa. Okej. Jak to szybko bym trafił, to by było fajnie. Ale najgorsze odbicie na świecie wyszło z tego. Znowu możemy brać boosta i piłkę mu wybijać. Nie no, tak naprawdę? Nie wiem, czy po przyzwyczajeniu się... Ta tak jakby wystający bok samochodu, w sensie wystający hitbox poza samochód, jest na plus czy na minus, bo z jednej strony ciężej się trochę prowadzi piłka, z drugiej strony przeciwnik też wydaje, przeciwnikowi się wydaje, że nasze auto jest mniejsze i też po stronie defensywnej to może być negatywne, w sensie negatywne, trudniejsze do obrony, do skontrowania, tylko kwestia jak szybko się przyzwyczaisz do tego, że właśnie tak ci trochę wystaje, a na pewno prędzej się przyzwyczaisz ty niż obrońca, a też tak w pierwszych chwilach w sumie no nie jest to najwygodniejsze, że tak wystaje ten hitbox po bokach, tym bardziej, że to w innych samochodach się nie zdarzało, więc nie ma doświadczenia jak z tym reagować. Dobra, o kurde, myślałem, że już fejknęliśmy go, a on jeszcze to asekurował. Dobra, polećmy na, nie wiem, jakiś atak. Nie zrobię z tego nic. Okej, no zero z tyłu zakończyć? Byłoby fajnie. O, jeszcze boost zgarnięty. Tutaj coś takiego i niestety nie będzie 7-0, ale nie no, 6-0, fajny wynik jak na jedynki. Rzadko tutaj bez straconego brogola się kończy. Ale nie no, ten samochód, no nie wiem co o nim sądzić tak naprawdę. Muszę powiedzieć, że wygląda on naprawdę bardzo dobrze, ale czy jest jakiś super grywalny? W zasadzie to jest samochód, który można się wymieniać z innymi graczami, więc jakby nie patrzeć jak wam on nie siądzie, to możecie go po prostu sprzedać za kredyty. Mi prawdę mówiąc, o dziwo, bardzo dobrze się czuję tym samochodem w powietrzu. Na ziemi nie jest aż tak super, ale generalnie połączenie wyglądu i całości jest, myślę, że pozytywne. Polecam sobie przetestować ten samochód, jeżeli macie jakieś 500-600 kredytów, bo w najgorszym przypadku możecie je po prostu odzyskać, wymieniając ten samochód jeszcze z kimś innym, a moim zdaniem jest na pewno ciekawy. Nie no, mi się przede wszystkim wyglądem podoba, tak jak mówię, nie wiem, jest taki geeka w moim stylu. Okej, mniejsza, ja już nie będę przedłużał, dziękuję oczywiście za oglądanie, zapraszam do subskrybowania oraz lajkowania. Elo, elo.